Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w dzisiejszym odcinku, kurczę, tak pomyślałem, że skoro ostatnim razem tak bardzo się namęczyliśmy z misją, więc może teraz Crucible znowu? Cholera, jeszcze nie udostępniałem wam nawet pierwszego odcinka z Crucible'a, więc nie wiem jaki jest odzew Holender. Ale dobra, czegoś to jeszcze nie graliśmy. Selvage nie graliśmy na pewno. Ale kurczę, czy mam ochotę na jakieś... Bo to jest Capture the Flag pewnie, tak? Raise the other team to capture and hold relics. No właśnie, to jest Capture the Flag typowo. Tutaj mamy skirmish. Prove your merit to the new monarch in pure combat. Team deathmatch, clash konkretnie pojedziemy sobie teraz. Po prostu, tylko właśnie. Launch, ok, to się zgadza. Bo czemu niby nie, ale... Muszę zmienić na moją, tak właściwie, właściwą klasę. Ustawić sobie Shotiego. Tu się wszystko zgadza, tu też jest dobrze. To jest słabsze od mojej wyrzutni rakiet. A właśnie, czy to jakieś nowe papory lepsze? Może nie. Czy tutaj kubraczek lepszy? Też nie. Rękawiczki, kurcze, słabsze od tych, które mam. Ale dają więcej do intelektu, a intelekt jest dla mnie ważniejszy od siły. Ale poza tym tutaj wszystkie inne przedmioty są słabsze, więc no. Od razu dismantle. Tutaj też dismantle. Ej, zawsze mam problem, jak mam dismantlować coś, co jest rare. Ale cóż. Hadroniczna esencja 3 razy. W nagrodę za tą właśnie sprzedaż. Kubraczek, paporki. Pyk i pyk. Dobra. Z mojej strony to wszystko. Możemy i lecieć się postrzelać trochę. Evaluating Guardians. O, proszę bardzo, już są. Ej no, przez sekundkę myślałem, że autentycznie na zerowym poziomie ktoś wystartował. No o, w ogóle można mieć zerowy poziom? Nie no, nie może mieć zerowego, startuje się od pierwszego przecież. No okej, moment, bo powierzchnia tej planety nie jest mi zupełnie znana. Chyba, że to jest Wenus. Tylko tak po prostu wygląda z tej wysokości. Albo to jest Mars. Nie no, Mars to jest czerwona planeta, więc... Co prawda nie tak czerwona jak mój statek, ale pomarańczowy piach powinien być, a nie taki żółtawy. Szczerze, nie wiem, gdzie będziemy walczyć. A w ogóle czemu lecę sam? Nie powinno być jakieś inne statki teraz ze mną? Coś tam, jakąś przestrzeń? Hiperprzestrzeń? Uderzyć? Ej, co jest? Włączyło mnie w trakcie już? No dokładnie, to jest końcówka prawie. 5 minut 50 sekund zostało ledwo. Może pierwszy kill? Shoty. Jak ja cię uwielbiam, shotgunie, jak ja cię uwielbiam. Gdzieś tu było ten heavy ammo, no właśnie. Praktycznie tutaj już jest. No moje, no. Nie bądź świnią, dzięki. Dobra, 2 rakiety. Minimum 2 trupy. Nie może być cholera inaczej, nie może być inaczej! No, no trudno, było inaczej, był tylko jeden, ale... Za to jaki? Będzie leciał? Jak sądzicie? Już jest. O kurde! No już myślałem, że to przeżył, ale na szczęście nie. Melee zadziałało. 26! Ej, to jest najwyższy level, jaki widziałem do tej pory. Nie wiem, jaki on ma ekwipunek, że aż o 6 poziomów mu podniósł levele. No ale najwidoczniej pełen koks z jego strony, pełen koksik. Ej. Ej, kolego. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, maleńki? O, tutaj. No i to jest właśnie on, ale patrzcie jak on wymiata, co on ma za broń. Jakiś auto rifle, to na pewno. To już poczułem na własnej skórze. No ale poza tym, kurczę, jestem ciekaw co on ma za zbroję, jaki ma hełm, itd, itp. Ej, no przecież tu stoi. Pieprzony snajper, nie? Ale na headzie ściągnięty, tak jak być powinno. I kolejny na headzie, 2 headshoty pod rząd. O, nice! Nice one, brother! Nie oglądał ktoś film Human Traffic? Świetny film, świetny. Bam! Uwielbiam jak oni się tak nadziewają na shotguny, nie? Po prostu uwielbiam. Powiadasz, tutaj będziesz? Może za zakrętem nawet. Oj nie! Mój błąd! Mój błąd! Ale czemu nie jeszcze żyją? No i wleciał z superem, pan KevGo 9020. Nie no, chciałbym podbić chociażby na 3. miejsce w mojej grupie, skoro już dołączymy tak jakby od połowy. A w sumie jeszcze lepiej by było to wygrać teraz. No, ktoś gdzieś... Tam cię widziałem! Aaaa, headshot. Oh shit. No dostał ode mnie łapkę, ale to nic więcej, no ale zaraz go rozstrzelają chyba, no. Kurde, ale bym się obraził, aby było inaczej, no ale użył swojego supera jakby, co? To takie szybkie bieganie z nożami to jest właśnie super hunterów. The Crucible's no place for mercy. No place for mercy. Chyba zmarnowałem. No. Super wykorzystany super. Po prostu. Dobra, a ten sobie daje radę. O, shit. Jeden head. Jeszcze trzeci. Ale ich pocisnął na koniec. Masakra jakaś, masakra. I mój team jeszcze wygrał. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. Jeszcze rzućmy okiem na stacy. Wydaje mi się, że mimo krótkiego stażu w tym deathmatchu i tak powinno być dobrze. I tak powinno być dobrze. Ale właśnie, kurde, nie udałem się do wieży odebrać nagrody ostatnim razem. No dobra, pojedziemy jeszcze next game, gdzie ja jestem. 12-4, no spójrzcie na mój kill death ratio. 3-0. Dokładnie, nikt takiego nie ma, nikt. Nikt, nawet ten już z klanu jakiegoś. RAAA Clan. Ha, nawet on tego nie ma. No dobra, jedziemy jeszcze następną, uwaga. Tyn, 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 tyn. No dobra, to obiecany jeszcze jeden Team Deathmatch, zwany tutaj Clashem. No i tym razem zobaczymy statki innych. I to właśnie dlatego, że teraz nie dołączam w trakcie, tylko jedziemy od samego początku. O, ho, 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 ho. Zobaczymy, jakie inne stateczki mają inni, no. Słucham, halo? Hello, hello. Znaczy, może nie halo. Co prawda Bungie, ale nie halo. Ale nie, naprawdę nie mogę dojść do siebie po tej ocenie GameSpotu, cholera. Ja nie preorderuję gier, które są średnie. Po prostu nie robię preorderów na średniaki. Nie no, ale większość tam ma już nowe, powiedzmy, statki. Jeden miał ten zwykły, domyślny. Ja mam nadzieję, że damy radę znowu, damy radę. No ale tak w sumie dochodzę do wniosku, że kurczę, niezły ze mnie shotganiarz się zrobił. Exodus Blue. Tu graliśmy. Już nie raz. Przynajmniej ja. Nie wiem, czy w odcinku akurat była to mapka. Nie, no była na pewno. No tylko ja jestem taki kurczę twardo niebieski. Dobra, Team Alpha to mój team. Więc kulturalnie przywitajmy się na dzień dobry, cześć. Siema. I lecimy. Jak? Basta ryba? A może Basta Rhymes? Dobra, rzućmy, bo tam ktoś będzie przebiegał pewnie. Dokładnie jest sanie. Aaaa! Ale jednego tam zabiłem granatem. Maniakspell. Kurczę, Polaka. No akurat Polaka musiałem zabić. No ale dobra, kill to kill. Gościu miał pecha po prostu, że wylądował w innym teamie niż mój. Dobra. Special ammo jest? Jest. Okej, sprawdziłem, czy na pewno się nagrywa, żeby później nie było, że tu rozegram mecz życia albo coś. I później nie będzie z tego pożytku, bo na kanale to nie wyląduje. Jakiś może shotty? O kurde. No, 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 no. Ale pójdzie tu? Pójdzie za mną? No! Ale na shottiego tak się kurczę nie zamierzajcie, ludziska, ludzie, ej no. No patrzcie, nawet gościu na 26, ale tylko asystę dostałem. Granat. A no, ale jeszcze mnie dziabnął, no. Ale kurczę, jestem ciekaw, czy faktycznie dobrze rozkminiłem tego Energy Draina, że to mi doda akurat zdrowia wtedy, kiedy ja będę tego najbardziej potrzebował. Mój. Hehehe. First place kill. Dobra, gdzieś tutaj ktoś jakoś coś. Dobra, jak tam shotgunie, 4. 4 załadowane. No jakbym miał więcej shotgun naboi w magazynku, to by było świetnie, po prostu, a tak jest tylko masakrycznie dobrze. Ja tam cię widziałem, koleżko. Pff, jak będziesz biegał i nie strzelał, to co mam z tą zrobić? Innego niż cię po prostu zabić. No, mój kill. O, z tej strony. Kurde, czy zdążę? Ach, co najwyżej asysta. Super! No! Postmortem, ale udało się gościa zabić. Zwłaszcza, że to był ten na najwyższym poziomie. To mnie cieszy jeszcze bardziej. Dobra, shoty, ammo, jest. No i postrzelajmy sobie. Headzik mój. Nie, to nie był head, ale kill mój. To się liczy. Ej, bo tu mnie zaraz zajdą z tej strony. Dobra. No kurde, shoty, ale robi robotę, jestem w ciężkim szoku. Ej, heavy ammo, jeszcze może zdążę. Może dolecę pierwszy. Albo nie? A jednak. Jest heavy, kurde! No ale zabijcie go. Ej, Maniakspell ma 24 poziom? Ale jaja, nie wiedziałem. No tak, heavy ammo. No właśnie, to po to chciałem podnieść. Bo można sobie co prawda ustawić ciężki karabin maszynowy czy coś, no ale jednak lepiej rakietami, no. Mój? Nie? Dobra, moment. Tam ktoś będzie. Przynajmniej powinien być. Kurde, nie? No to nie, dobra, to idziemy dalej. Ale... O! No, nie wiem który. Maniak mnie zabił. Nie. Dubaj Masta. Dubaj? Albo był w Dubaju, albo często dubie w nosie. Bo ostatnio słyszałem takie śmieszne określenie na dubanie w nosie. Dubaj. Że co wyciągasz z nosa? Nie gile, nie babole, tylko Dubaje. Straszne, to jest obrzydliwe. Wow. Aha. To był super jego? Mhm. Dobra, tutaj nie miałem szans akurat. Ale i tak mój team radzi sobie lepiej od teamu przeciwnego. Alfa wygrywa z brawo. A gościu 5 kill streaki ma, niedobrze. Ale ostatnio mi się 10 kill pod rząd zdarzyło zrobić. Bez śmierci. Jestem z siebie mega dumny. O, kogoś tam zasysasz? Nie? No to chodźmy tędy. Też nikogo? Tam daleko. Spadł? Chyba tak, chyba spadł w czeluść zupełnie. Ej, tu byli, tu widziałem. Wcale nie. No, ale nawet raz nie wypaliłem z Shotiego. Oj, spadaj formy, że jestem na drugim miejscu. Ale chyba poprzednio, przy poprzedniej śmierci też byłem. No, ale żadnego killa nie zrobiłem, więc jakim cudem miałaby się moja sytuacja poprawić w tabeli? No chyba, że teraz. No nie wierzę. Dobij go za mnie. Cholera, no ale asysta przynajmniej wpadła. Chociaż coś. Ej, z tej strony, z tej. Dobra, super naładowany. Back in action, uprising. Ej, a nie postmortem przypadkiem nie powinno być? Przecież on zabił mnie najpierw. Zresztą dobra, nieważne. Chodzi o to, że zginął. A on tam, kurczę, z tym superem często dość biega, naprawdę często. Zbyt często, jak dla mnie. Ej, tu ale giną. No pff, ledwo mu starczy, zdążyłem ściągnąć 2 headami, a ten już, no proszę bardzo, 2 inne kile zrobił. Oprócz mnie, też nie, ze mną włącznie, o. Dobra, bo 2, a nie 3. Heavy ammo. Dobra. Aaaa! Ale wygraliśmy. Kill, niech będzie. Nie było aż tak źle. Nie było aż tak źle, kochani. Dobra, zobaczę ile tam czasu na nagraniu. No w sumie jeszcze jedną szybką bym zdążył zrobić, mi się wydaje. Więc dobra, okej. Tylko pytanie, czy na plus wyszedłem? Tak, jest na plus. 13 killi, 10 śmierci. Żadnych nagród specjalnych. No ale okej, dobra. To jedziemy, kochani, szybko. Jeszcze 3. Deathmatch drużynowy. Clash. Ej, okazuje się, że za poprzednie moje dokonania w poprzednim Clashu dostałem upgrade shotguna i upgrade bardzo fajny. Kills with this weapon increase reload speed for a short time. Więc jak walnę powiedzmy jednego gościa, to będę mógł szybciej przeładować sobie, a w magazynku 4 naboje tylko, więc to jest bardzo mega przydatne. A do tego jeszcze rękawice też zostały ulepszone, gdzie causing damage with a grenade. O! I to jest to właśnie, kiedy się mówi, kiedy próbuje się odbić. Causing damage with a grenade reduces your melee cooldown. Ogólnie wszystko spoko. Tylko obyśmy teraz jeszcze raz wygrali, bym się nie obraził. 3 wygrane z rzędu, teraz chyba nie byłem most valuable player, byłem chyba na drugim miejscu, ale poprzednio to kurczę wymieć niezłą posiałem, dołączając od środka mimo wszystko. Ej, dużo pojazdów domyślnych, kurczę, czyżby słabszy team teraz się trafił? Ej, Exodus Blue? Czy my to nie graliśmy przed chwilą? Dosłownie. Tak. No to okej, to zestaw mam dobry, to na pewno nie jest zestaw na snajpę, to czyli to nie jest mapka na snajpę. A zestaw typowo shotganiarski. Ej, ja dzierżę flagę, czyli najwyższy level mam tutaj ze wszystkich w moim teamie. Chyba tak to właśnie działa. No albo jest to totalnie randomowe, totalnie losowe. Dobra, hello. Hello everybody, let's have a great time and kill some motherfucking enemies. No, tak by było najlepiej. Okej, shotty, shotty. Czyżby pierwszy kill? Czyżby first kill? Ktoś by się tutaj musiał ruszyć. Aaaa, pierwszy! Reload. Dobra, zmiana na dłuższy dystans. Bo poleciał gdzieś dalej. No, a czemu go łapka nie ściągnęła, panie Beka Legendary, no? Legendarna Beka? No, albo chodzi o bardzo dużą beczkę, albo ktoś tam nieźle się brechta. No, na 2 łapy nawet takiego levela idzie. Levela. Pff. Gościa z takim levelem porobić. Nie, ale serio, nie jestem na pierwszym miejscu, u mnie już jest niedobrze, ale Lesiu ML jest tam na pierwszym, a to brzmi polsko. Lesiu? Kurde, bardzo polsko brzmi. Dobra, mój? Nie, tylko asysta. Ej, tam widzieliście go? Widzieliście go? Podorwijcie go. Jedna łapa, druga łapa. No kurde, to zawsze działa. Where are you? Aha, dobra, nie wiem czemu chciałem granatem rzucić, jak go jeszcze nie miałem. No ale jeden strzał z shotkiego ktoś tam dostał. Dobra, aha, tylko 3 zostały, więc trzeba special ammo zaraz podnieść, jeżeli gdzieś na nie trafię. O, jest tutaj, dobra. Chodź szybko, 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 szybko. Okej, przeładować. Jedną łuskę co prawda tylko, no ale zawsze coś. O kurde. Pomogłem coś? Strzelając ci w plecy? Dobra, dobił. Teamwork przede wszystkim, koleś. Teamwork przede wszystkim. Dobrze, dobrze. Tak graj właśnie. Tak właśnie masz grać. Lesiu prowadzi z 13 bramką, siema. Lesiu. Okej, zmiana. No. Red Dot kogoś wypatrzy? Nie. A w ogóle mam teraz wrażenie, że się gdzieś pochowali, bo już dawno nikogo nie widziałem, a to jest bardzo mała mapa. Dobra, tak mu pomóżmy. No zaproś go do siebie teraz. Masz bardzo dobrą sposobność, żeby to zrobić właśnie. Hedzik. Idzie? Idzie? Przyszedł. Aaaa! Kurde, bardziej w prawo, ja bym wiedział, że tam jest wnęka po prawej stronie. A bym się tam schował i może dubla nawet bym zrobił, bo oni nie lubią dobijać po prostu. Dobijać graczy, którzy już nie mają tarczy. Więc może by się nadziali na mojego szutiego. No, ej, pozabijali się nawzajem. Dobrze. No ale ej, no przecież ten strzał z shotguna wszedł na początku specjalnie, po to zmieniłem broń. A nie, dobra, 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 bez przesady, nie można tylko bazować na shotgunie. Bardziej tutaj, celne strzały w głowę. Proszę bardzo. Ten nie był zbyt celny, co prawda. Ale dobra, gonimy go z shotim. O. No jestem tuż za nim, nie? Nie wierzę! No co? Nie, coś teraz shoty nie wchodzi w tej trzeciej oto potyczce. Ale co zrobić? Nic się nie poradzi na to. Dobra, daj go. Gdzie? Ciąg się! No co jest grane? Nawet mu tarczy nie ściągnąłem, przecież raz, że shotgun, dwa, że piącha. Piącha na pewno weszła. Ja, co oni mają za sprzęty na tych wysokich, kurde, levelach? No, chociaż raz. Wejdzie tam. Będzie głupi. Nie, ale na szczęście, jego szczęście, postanowił się tu nie pojawiać. Okej, ale granaty rzuca. Granaty rzuca. No pff. Tak, ja czaję na jednego, a drugi tuż za moimi plecami. No tak, super piechol. Na czwarte miejsce w teamie spadłeś. Na czwarte. No bez kitu. Jeszcze jeden kill. Jeszcze jeden poważny kill, chociaż mi starczy. Nie no, w przeciągu całych 7 minut? Nie, to na pewno nie, ale... No, tego jednego, chodź. No za duży dystans na tą broń, piechol. No, musiał zamieść. No, kurde, ale już nie wszedł trzeci, no. Ale dzięki mojemu posunięciu gain the lead. Team Alpha prowadzi. Ej, stop, moment. Team Alpha prowadzi, no właśnie, a ja jestem z bety. Dlaczego tak? Dokładnie, tu widzę back and forth. W tej z powrotem. Z tymi levelami idzie. Okej, ktoś bardzo blisko. O cholera, nawet nie widziałem... Jak? Maniak? Skąd? Ale skąd? No, tak, jasne, od kiedy strzelałem przez ściany? Od kiedy? No. Postaram się wypikać wam to przekleństwo niepotrzebne. Dobra, mój kill. Nie ma kradzieży killi, nie ma takiej kradzieży, nie ma takiego bicia, ale... Też no właśnie. Nie może być tak, że mój shotty, mimo tego, że ma tylko 4 w magazynku, ma nagle 3, bo nie mam zapasu. Ej, kiedy ten koleś się nauczy, że takie latanie pionowo do góry to nigdy nie jest dobre? Bo zazwyczaj jest ktoś, kto ma broń długodystansową i dobre oko. O. Wejdziesz? Immune! Kto jest immune na granaty? Ej, heavy ammo? Kurde, już nie ma. No jak ktoś tu będzie potrzebował mojej pomocy bankowo? Za chwilę albo dwie. O. No! Od kiedy mój shotgun nie zabija jednym strzałem w korpus? Od kiedy? Przecież to jest moja najmocniejsza broń. Dobra, kit. Trzeba odrobić straty. Przecież straty mój team prowadzi, o dziwo. Mimo mojego kiepskiego wystąpienia dzisiaj. Przecież mojego kiepskiego występu. No mercy. Z chęcią nie okażę szacunku. No. Chyba, że tak będę ginął. No niewiele punktów straty, 3 kile. To jest do zrobienia. W 4 minuty 40 sekund. Chyba, że do 10 000 jedziemy. No to może być krucho. Ej, tu bieg. Crucible is not a challenge. No i tak mnie zamiótł, nie? I tak mnie zamiótł. Ale co, no niestety. Tym razem, kochani, porażka. Nie jakaś sromotna, to nie jest 10 000 do 5 000. No ale i tak. Jeszcze rzućmy tylko okiem na moje niechlubne statystyki. Pewnie na minus. No żadnych dubli ani tripli nie trzaskałem. No właśnie, jeden kill w plecy. Niedobrze. Ale za to jest jakaś nagroda. Dobra, więc tak. Ej, uderzmy jeszcze do wieży szybko. Tak w trybie przyspieszonym. Dobra, to jesteśmy teraz tak. Szybkie nagrody. Jeszcze bounty przy okazji. Oddamy. I nie chodzi mi o batona wcale, tego z nadzieniem kokosowym. O, jakieś 200 glimerów, ale bardziej mi chodziło o to. No właśnie, co to jest? Psi Tempus 3, no kurde, przecież... To nie jest dobra broń. Przynajmniej nie teraz, zwłaszcza, że już mam taką jedną identyczną, nie. W cholerę. Dismantle. Oczywiście, to snajpa musi zostać, ale ciężki karabin maszynowy można wywalić. Jakieś przedmioty? Nie. Dobra. To jeszcze tak, bounty. Gdzie tam widzę jeszcze jakaś nagroda od ikony Ray. Ale to za chwilkę dopiero. Więc tak, dobra, tutaj coś. 100 punktów reputacji. Uuu, dużo. No tu są inne jakby co jeszcze. Bounty do zrobienia. Te są z Crucible'a, te na czerwono. No, ostatnio grałem cały dzień Crucible'a, miałem włączone bounty z fabularki, więc nic nie zarobiłem dodatkowo. Okej, jakieś podobne wiadomości dla mnie? Nie, tylko specjalne zamówienia tutaj, emblematy. Okej, nie chcę. To ikona Ray. Pozostaje na sam koniec do sprawdzenia tylko. Siema. Tyn, tyryryn, tyn, tyryryn. Dobra, chodźmy dalej. Polos 007. Ej, widzę sam przedrostek Pol, jeżeli mi się wydaje, że to Polak. Chodzi o mnie dobrze, może być zupełnie co innego. O! Computable Secrets. No ale patrzcie, jakie to jest słabe w porównaniu z tym, co ja już mam, więc bierzemy na pewno Bond. Okej, ale coś może tutaj właśnie. Nie, dużo słabsze. Dużo słabsze. No tu są lepsze, zdecydowanie, ale cholera jasna. Kiedy ja to będę mógł kupić? Muszę mieć Vanguard Marks jeszcze 50 więcej. No, 52 dokładnie. I Vanguard drugą rangę. O, shit. No, jeszcze trochę czasu minie. Dużo wody w rzece musi przepłynąć teraz. Ale okej, dobra, sprawdźmy jeszcze tylko Bonda. Ale moment, stop, ten jest rare. Nie wierzę. Dobra, sprawdźmy, chociaż to choć wpływa na wygląd, cokolwiek. No tak. Tutaj. Szczerze wolę to. Aha, pasuje bardziej do stroju. Ej, kolejne ulepszenie, kolejny upgrade do shotgunu. Less recoil penalty to range. Greatly reduced recoil, significant penalty to range. Ej. Stabilność rocznie zdecydowanie. Zasięg się zmniejsza, ale nie, kurczę, właśnie na zasięgu mi zależy najbardziej. Nie, nie włączamy tego. Ale dobrze, kochani, to ja w tym miejscu z wami się żegnam. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej. Wielkie dzięki za oglądanie.